Wracam do domu, zastaję jakichś podejrzanych osobników. Ja sypiam z Edkiem od czasu do czasu. Prawda, Edek? Co? Tak. Co mama powiedziała? Zaraz przyniosę ci coś do jedzenia. Czułem, że pachnie tutaj kawą. Czołem, Edek. To ty, Artur. Może się ojciec chociaż pozapinie. Twoja odpowiedź nic nie znaczy. Nie wytrzymuje analizy intelektualnej. Jest typową odpowiedzią konwencjonalną. Powiedz, to niemożliwe. No właśnie, że tak. To mi się podoba. Tego wszystkiego już nie ma. Czego? Tych więzów, okowów, skorup i tak dalej. Nie ma. Niestety. Niestety? Za mnie wiesz za mną. A jeżeli się udzisz, nie powiem. Rozmawiamy. Dalej. Wiedzieć mu na rewolwer. Rewolwer? Matko Święta, Stobilu, nie dawaj mu żadnego rewolweru! Powiedz mu, każ mu coś! Jesteś w końcu jego ojcem! Posłuchaj no, Arturze, nie jesteś już dzieckiem. Dlatego przykro mi, że muszę do ciebie przemawiać w tym tonie. Przecież to furiat! 100 minut, dlaczegoś go spłodził? No co pan? Milczeć! My jeszcze porozmawiamy. Edek, chodź tutaj. Słucham, proszę panienki. Powiedz, czy ty masz zasady? Nie, proszę pani. Przepisałem je. Czuję się czysty jak sama natura. Jestem wolny! Wolny! Artur! Poczekaj. Najpierw wyzbawienie świata. Ja cię zdradziłam z Edkiem.